Andrzej Pilipiuk to niestrudzony tropiciel ciekawostek z Lamusa, kolekcjoner nagród literackich, który z pisania z pasją uczynił swój sposób na życie. Należy do ścisłej czołówki najpoczytniejszych pisarzy w Polsce. Z wykształcenia jest archeologiem. Nadal z zamiłowania jestem archeologiem, tylko no nie wykonuję tego zawodu. Niestety troszkę się przepisy zmieniły, jak kończyłem studia. Natomiast czytuję tak w miarę na bieżąco literaturę archeologiczną i staram się śledzić, co tam ciekawego koledzy po fachu kopią. Chciałam pana właśnie o to zapytać. W jaki sposób archeologia łączy się z fantastyką? Czy pomogły panu studia archeologiczne w tym, co robi pan teraz? Przede wszystkim piszę fantastykę, która mocno zatrąca o historię. Studia dały mi pewną wiedzę, jak dekodować przeszłość, gdzie szukać informacji, w jaki sposób szukać informacji o takich sprawach zupełnie codziennych naszych przodków. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy sporo dowiedzieli się o pracy twórczej pisarza, o jego zainteresowaniach i inspiracjach. Andrzej Pilipiuk jest laureatem Nagrody Literackiej imienia Janusza Zajdla za rok 2002. Nagrody literackie, gdy byłem początkującym pisarzem, były dla mnie dużo bardziej cieszące, bo wiadomo, czułem się doceniony, spełniony i stawiałem sobie kolejne statuetki na półce. W tym momencie jak gdyby nie przywiązuję już, nie przywiązuję do tego aż takiej wagi. Oczywiście jest to miły dodatek do całej kariery, natomiast bardziej liczą się jakby kolejne wydane książki. Spotkanie poprowadziła Magdalena Pioruńska, autorka powieści fantastycznej Twierdza Kimerydu. Chciałabym, aby powiedział nam pan, dlaczego akurat ze wszystkich gatunków literackich wybrał pan fantastykę? Czy powiem tak, że zawsze w domu fantastyka była, mój ojciec czytał fantastykę, także mając tam lat 10-11, kiedy już wyrastałem z literatury takiej stricte młodzieżowej, rozglądałem się, co by tutaj ciekawego poczytać, oczywiście był egipcjanin Sinope, mitki, Waltari, trochę takich książek historycznych, książek naukowych, ale sięgnąłem bardzo szybko po fantastykę, stwierdziłem, że to jest taki dla mnie fajny gatunek, to mi się podoba, to będę czytał. Zwłaszcza, że powiem tak, pieczywo w sklepie koło domu było wyjątkowo marne, więc chodziłem do takiej piekarni przy ulicy Środkowej, to był tam kwadrans z buta, a po drodze był taki mały bazarek przy ulicy Strzeleckiej w Warszawie, tam był taki malutki antykwariacik, gdzie książek fantastycznych było do wypęku i za absolutnie psie pieniądze, więc gromadziłem sobie biblioteczkę, kolejnych autorów poznawałem, gromadziłem ich książki, no i tak mi się księgozbiór w bardzo szybkim tempie zaczął rozrastać. Organizatorem tego wydarzenia był dyskusyjny klub książki działający przy Miejskiej Gminnej Bibliotece Publicznej. Przedsięwzięcie przygotowano w ramach programu realizowanego we współpracy z Instytutem Książki. Na dłuższą relację zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.